Wykopałem gdzieś z szafki stary aparat. Jest to Sony RX100 wersja pierwsza. I sobie tak pomyślałem, czy takie aparaty w dobie telefonów, iPhone'ów i innych Xiaomi mają jeszcze sens? Który aparat zrobi lepsze zdjęcia? Czy warto targać ze sobą taki mały aparat, a jest to, jak mówiłem, Sony RX100, ale z jednocalową matrycą, co w przypadku telefonu ma dużą przewagę. Telefony mają malutką matrycę, więc zrobimy porównanie. Zrobię zdjęcie Sony RX100 i zdjęcie iPhone'em 11, no i zobaczymy, co lepiej będzie wyglądało. Pierwszy wezmę iPhone 11 i RX100 też na automacie. Generalnie popisałem się, bo do RX100 nie wsadziłem karty. Można robić zdjęcia. Taki kadr, jak widzicie teraz z kamerki. No i teraz sobie powiedzcie, co lepiej wychodzi. Tak pomyślałem, że dobre odniesienie będzie nie robienie typowo takiego krajobrazowego zdjęcia. No zróbmy sobie zdjęcie tej ławeczki z moim plecakiem i z rowerem z tego miejsca. Zdjęcie z Sony RX100 i zdjęcie z iPhone 11. Wiadomo, że przewagę Sony RX100 będzie miało tyle lepszą, większą, bo jest tutaj zoom optyczny. Generalnie jednocalowa matryca na pewno ma przewagę. Tylko teraz pytanie, czy typowo takie wakacyjne fotki, czy nam jest potrzebne targać aparat, czy wykorzystać aparat, który mamy zawsze pod ręką, w kieszeni, czyli telefon. Taki krótki teścik. Sami ocencie. O, i te zdjęcia, które widzieliście teraz, są bez obróbki, prosto tak jak wyszły z aparatu i tak jak prosto wyszły z telefonu. No, dla mnie na pierwszy rzut oka to, co widzę w ekranikach telefonu i w kamerze w aparacie, to lepiej to wygląda na telefonie. No wiadomo, podbija troszkę software'owo kolory, nasycenie, kontrast, jakiś pociąg jedzie. Także jak pamiętam, jak robiłem kiedyś dużo zdjęć tym Sony RX100, to każde zdjęcie poddawałem obróbce. Robiłem zdjęcia głównie w RAW-ach, żeby można było się pobawić tymi kolorami. Ale powiem wam szczerze, że im człowiek jest starszy, robię się coraz bardziej leniwy i po prostu biorę to, co wychodzi prosto z aparatu albo prosto z telefonu. Już nawet mi się nie chce grzebać w ustawieniach tego Osmo Action 4. Tak jak się na początku bawiłem tymi kolorami D-Lockem, tak teraz po prostu biorę to, co kamera wypluwa i cieszę się z tego i już nagrywam, bawię się tym i jest fajnie. Także jeśli wam podobał taki krótki teścik, zostawcie łapeczki, subskrypcję, bądźcie ze mną, bądźcie na drugim kanale, na kanale Odpoczywamy i do zobaczenia następnym razem. Bajo!